Do you really think you can win? Poor little bat. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack i witam was już bardzo serdecznie w piątym odcinku, a zarazem już piąty raz na wyspie Arkham, w azylu Arkham i witam się z wami tutaj przed tymi oto drzwiami. Trochę rym, ciekawie. I kontynuujemy dalsze zwiedzanie jaskiń, które rozpocząłem w poprzednim odcinku. A konkretnie tutaj w mini Bat-Jamie. To jeszcze w ogóle widzę, są jakieś takie kawałki, tylko dziwo, nie trafiłem tu wcześniej, jestem ciekaw, o co tu chodzi. No ale zakładam, że pewnie za jakiś czas się tego dowiem. Czyli tak, tutaj było... Akurat musiałem coś zjeść, no. Tutaj jest ta... To przejście chyba do kroka, mi się wydaje. No i teraz tędy. Co jest za drzwiami? Okay. Ale dość ciekawie się te drzwi otwierają, nie? Łapiecie za środek, ciągniecie w dół i możecie przejść. No i elo. O, ciekawe. Jaki problem, większość tego jeszcze stoi. O, jak sugestywnie. Trofeum sobie le stoi. Chyba tak idealnie na drodze do wyjścia. O, kolejne. Jeszcze... Hey, this is weird. The payments to Dr. Young's account didn't stop exactly. They were declined. Dr. Young put a block on her account. Sounds like she had a change of heart. She tried to block the payments. Joker doesn't like it when his partners try to back out. So he decided to get himself back to Arkham, find his formula, and create the army himself. Exactly. No, sprytne, nie powiem, sprytne. Ale kurde, czy jednak da się zablokować przelewy? Znaczy zablokować, no... Zaprzestać przyjmowania przelewu, po prostu blokujecie konto. Ja się dziwię, że jej tak długo zajęło ogarnięcie, dla kogo pracuje. Czekaj, czy zadaję jeszcze tam... O, właśnie. Tu jest kolejne. Wiesz, co jest zabawne? To jest mi tak rzucone praktycznie pod nogi, ale to akurat nie ten. One to było czwarte, było jeszcze inne. Ja myślałem, że to jest tamto. Tu nie. Bo tu chodzi o to, że niby to taka... Nie powiem, że przeszkadzajka, nie? Ale to jest jakby rzucone prosto w twarz. No ale ja mam teraz tak, no i co z tego? Darmowe 600. Aj. O Boże. Dobra, do góry. Darmowe 800 exa bym tu miał, gdyby nie to, że nie jestem w stanie chyba tam dolecieć w żaden sposób. Bo, o dziwo, co się stanie? This area is falling apart. It's not safe to use the grapple. I need to climb up. Czyli jak rozumiem, to rozpada się w drobny maki, dlatego nie mogę używać wyrzutni haków. Ale
objects keep crumbling to dust, the grapple won't work. Aha, dobra. Tylko w sumie pytanie, czy to cegły się rozpadają, czy po prostu już cement puszcza. Tylko przy zaczepieniu. No ale dobra. Nie będę tego roztrząsał. Rozwalam szczęki. I lecę dalej. Open the door. O, i kolejna taśma. Jak miło. Jest szkoda, że nie udało mi się wrócić do tam, gdzie Bane był. Znaczy, w sumie pewnie mogłem, ale... A że po co ja to roztrząsam? I tak będę szukał tego jeszcze raz, więc prędzej, czy później i tak wam to pokażę. Dobra, tu już jest stricte wyjście na ten. Tutaj tyle odkryte. Zakładam, że to będzie kolejna taśma do kroka, nie? Bo to tak jakby. Ale zauważyłem, że... tutaj to... Zeskanowałem to w poprzednim odcinku, ale wam tego nie puściłem, więc... nadrabiam zaległości. As Gotham's veins slowly filled with pain and suffering, the effects were felt everywhere. My father fell first, infected by some foul disease. My mother lived on, but only in a dream. I returned to the family home to care for her, where she remained in her bed for as long as her body continued to breathe. Her tears kept me awake at night. Okej. Okay. I czy moje a w sumie może to jest napisane na tym? Jeśli jest, to tego nie odczytam. Dobra, czy to jest drugie do kroka? Yep. To jest dość ciekawi, no bo w sensie krok niby właśnie to jest ten, to się mówi, że krok niby pożera, nawet ma wpisane, w ogóle jak to dziwnie wygląda na tym, żałuję, że nie mam myszki w tej, czy o, chociaż może ale w sumie nie wiem, czy to będzie widoczne, bo mam wyłączone nagrywanie myszki. Dobra, ale jeśli ją widzicie, to w tym miejscu tutaj, jak on ma głowę, nie? To tu ma takie wgłębienie i tutaj ma tak dopakowane w miejsce. Wygląda jakby gościu po prostu miał tutaj taki dysk włożony jakby metalowy z takim hamulcem na mięśnie w obrębie tutaj czaszki. Tak to z mojej perspektywy to przynajmniej wygląda, nie? Nie bardzo wiem, jak to rozumieć. Ale właśnie, wracając do tego wielce zjadania ludzi, to jest tak powiedziane, ale nie jestem ciekaw, czy to jest wpisane tutaj. Atrybuty, nienawiść do ludzi. Potrafi przebywać pod wodą przez długi... Akurat z tym potrafi przebywać pod wodą, to się przez długi czas, to chyba graniczy z możliwością oddychania pod wodą. W sensie on jest trochę jak krokodyl, nie? Krokodyl też potrafi niewiarygodnie długi czas przesiedzieć pod wodą. Także... Elo. Wyostrzone zmysły wyglądają jak właśnie siła wytrzymałości na poziomie nadludzkim. No, ciekawe dlaczego. Nie wygląda twarda i gruba skóra, ostra jak brzytwa, kły i pazury. Dobra, nie ma nic tutaj o tym zjadaniu całym. Ale jest powiedziane, że on niby ludzi zjada, niby nie. I ciekawi mnie, czy on faktycznie to robi, czy on to jakby, wiecie, stosuje jako takie zastraszenie, że... No, daj mi spokój, albo cię zjem i ten, ja wiesz, ja się najem, ty nie będziesz żył. Nie? A tak to
Ja cię nie zjem, ty pożyjesz, może trochę dłużej. Cyk. Wiecie, coś tego typu, nie? Mówię, ja nie wiem, nie jestem do końca pewien, o co chodzi. O, dziura tak głęboka, że nie widać w ogóle dna. Okrzyk, jakbyś miał za kogoś kopnąć w powietrzu, nie? Bo stu pyki. HUO! Północna Arkan. A, to ta miejscówka. Zastanawiałem się w sumie, dokąd to prowadzi. Cudownie. Tego mi jeszcze brakowało. Co ja tu widzę? Widzę kolejna zabawa z perspektywą. Ale dopóki tego gościa nie zdejmę, to nie będę w stanie tego zeskanować. Okej. Chyba nie jestem w stanie zobaczyć tego. Chociaż może jestem? Nie, nie jestem. Muszę mieć włączony tryb detektywa, bo inaczej nie widzę wiązki. Dobra. Jeden zdjęty. Nie wiem, czy drugi by mi w tym przeszkadzał, ale dla świętego spokoju też się go pozbędę. Cyk! I na Lingę. Okej, dodatkowo czterech typa. Ej, ale nie zaskakiwać od razu. O, bardzo ładnie. Gleba. No to dość mocno zaawansowana technika kopania powietrza, tak żeby znokautować typa pod sobą, ale no... Brawo! Dobra, tu było coś wcześniej. Nie, bo taśma to była chyba tam. Dobra, ale wracając do tej zagadki, bo jak zaraz o niej zapomnę, tyle z tego... O, tam jeszcze jest kolejka Arkama! Kurde. Dobra, po pierwsze to, tam się zaraz wciągnę, ale najpierw muszę ustalić ten pytajnik. No. Już? Jak ci tam nie znaleziono rozwiązania? Już? Jezus Maria, na milimetry mam ci to zrobić? Dziękuję. Teraz na górę. W ogóle, że tego nie znalazłem tutaj wcześniej. My journey lasted little over a month. Visiting academics in both Metropolis and Keystone, I was exposed to a wealth of new ideas. I began my day returning home in good spirits, eager to see my wife and family. I ended it kneeling in their blood. Broken fragments of my life pouring through dripping red fingers. Nieciekawie. Okej, rezydencja Arkham jest na wschodzie. Właśnie wydaje mi się, że te gryzi szczęki w miarę mi wskazują, gdzie mam się udać. No, to akurat było do przewidzenia. Zdążyłem. Kurde, ale znowu walnąłem dwóch typa naraz. God damn it. Na glebę.
Dobra, jak wygląda tam ta kombinacja? Nie wykonałem. Dobra. Tu. Dobra, w sumie jak już jestem, to sobie poodznaczam. Okej, w rezydencji jeszcze mnie nie było. Na zachodzie coś znalazłem. I na wschodzie jestem teraz. A nie tutaj, tylko... Z które? To jest to. Aha, dobra, to po prostu zwiększa moc. Okej. Okay. Myślałem, że to będzie działać w taki sposób, że nie wiem, walnę typa i... Co jak gung nakaczam? Trupy, co? A widzę jeszcze kolejnych snajperów. Czy jestem? Nie to. Ja jestem. Tak. Pewnie nie żyją, ale tak wiecie. Wydaje mi się, że z szacunku dla ludzkich zwłok chyba mógłbym, a wręcz chyba... Chyba muszę zrzucić te ciała. Tam dwóch i ten, a co? A tam nie pójdę, bo jest za tą barierą. No nie wiem, czy na nie... O, kaseta. Nawet nie wiem, czy to jest bariera na prąd, czy... Dlaczego nie ten? Dlaczego ja z tego wyszłem? Czemu ja naprawdę liczyłem, że to się po prostu może udać? No. On teraz powinien złapać jednego, drugiego i takiego gonga im podwójnego zasadzić. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Dzięki za info. A teraz zanim tam wejdę, nie ta opcja, pozwól mi proszę posłuchać sobie taśmy z wywiadu twojego, dobra? God bloody damn it. Okej, tu pamiętam, że chyba o właśnie. Jak zbyt mały. Nie, no nie da. Nie da mi. Dobra, jeszcze zanim wejdę tam, czy znajdę coś tutaj? Obviously. To jest dość ciekawe. Jedną gadką przerwałem drugą. Dobra, jeszcze... Bo ile mam? A, 20 minut niecałe dopiero. O, 19,5 właściwie. Dobra, do środka. W ogóle wiem, że jak pierwotnie ta część wychodziła, to było dość wiele dość wiele pirackich wersji tej gry wychodziło. I w tym momencie, do tego momentu dało się tylko dojść w spiraconej wersji, bo jakoś sobie to Rocksteady zabezpieczyło,
że albo nie dało się tego wybrać na celownik, albo po prostu nie było tutaj tego przejścia. I w momencie, w którym ktoś miał pirata, to nie był w stanie nic dalej zrobić. Dobra, zanim przejdę przez drzwi... Znowu... Boże, znowu nie ta opcja. To tak, puszczę oba te nagrania. Najpierw od Arkama, także... Teraz najnowsza. Odsłuchamy, a potem... Puszczę, znaczy puszczę. Będę grał dalej. I returned to my work, but I could not shake the pictures from my mind. I should have been repulsed, but I was more eager than ever to find an explanation for why someone would do this. Take patient interview 17. Joker remains uncooperative. My earlier diagnosis remains true. I believe he enjoys his persona too much. What's up, Doc? Today I thought we'd try something different. Oh, you make me blush, Doc. I have a girlfriend. Dr. Quinzel, I know. I've seen the tapes. I saw what happened. What can I say? I'm a charmer. Anyway, I thought it would be good to talk about your childhood. Oh, ever heard of romance, Doc? I don't give up the goods for free. You'll have to try harder. What are you hiding? Didn't you hear me? You scratch my back, Doc, and, well, I won't have you wrapped in plastic and left in a gutter. Okej. Dość ciekawe były te nagrania. Ja oczywiście zrobiłem sobie pauzę na audio, więc muszę tak plus minus 5 minut sobie doliczyć. No ale nic to. Kontynuujmy eksplorację i wejdźmy do posiadłości. Czy tam do rezydencji Arkham. Właśnie na plecy? Nie. Okej. Okay. Ale z tym pójdzie dość gładko. Puu! Ach, nie wiem to jak mieć kota, który się interesuje absolutnie wszystkim na półce. O, ty punkt? I kolejny punkt modyfikacji, ładny. Znaczy, punkt, po prostu modyfikacja. Opłaciło się zbierać. Zagadeczki. Detonacja zbliżeniowa, szeroka skala, znaczy... Nie tak, z szerokiej skali częstotliwości. Dobra. Że mogę sobie wybrać pojedynczo, które... W sensie, żeby nie wysadzić na przykład trzech z rzędu, tylko trzy po kolei. Multirang, zasilanie batarangu, zdalna kontrola. A niech będzie multirang. No i tu jest potem, żeby trzy na raz. A póki co lecę dalej. Zamknięte? O, zamknięte. No to co? Górą czy dołem? Górą, oczywiście. A jak prosiło się tak troszkę o zagadkę. Dobra. Do góry. I rozwalamy swoją ściankę. Panie i panowie, Batman i jeszcze nie Robin, demontaż wszystkiego. Co to za jakieś pyłki?
Okej, ale kolejna kronika. God. YOLO! Ej, jednym kopniakiem właśnie dwóch typa załatwiłem. Aj. Mogłem tą kontrę jeszcze szybko wcisnąć, tą sobie uratował kombinację. No, nie tak jak teraz, bo teraz ją bardzo ładnie zepsułem. Gong. Może przydałoby się znaleźć ich autorkę. O. Gordon. Okej. To też przypadkowo. Okej. To jest ten? Wykrywacz metalu? Ja. Jak rozumiem, pewnie wywołałby mały hałas. O, w ogóle trofeum tam jest. Wywołał pewnie hałas. No, jak na początku, nie? Kiedy no, tam Jokera mieli. Czyli zakładam, że gdybym. Ja. Yeah. Dobra, bo zaraz się zgubię. Pewnie gdybym chciał się jakoś przeskradać tutaj i zdjąć jakiegoś po cichu, gdyby oczywiście wszyscy nie, większość nie patrzyła w kierunku, z którego zaskakiwałem, to pewnie wtedy, gdybym przez to przeszedł, to by zrobiło szybkie bling bling. I dałby wszystkim dookoła znać, że. O, kolor taśma. Że ktoś jest obok. Dobra, ale to jakby. Kto to nagrywał w takim razie? W sensie to nagrywał ktoś, czy to nagrywał Scarecrow? No i to jeszcze raz. Nie przedstawia się, no ale jako już to jest taśma strachana w ruble, no to zakładam, że ten cały Jonathan Crane se to nagrywał. Tak? Tak, Jonathan Crane. Naprawdę, ja po prostu nie jestem w stanie zdzierżyć tego. Jak on tak w komiksach nawet łaził, to ja się dziwię. W sensie, jedyna możliwość, żeby ktoś się go bał w takim stroju, to jest użycie tej toksyny strachu. Ja po prostu nie widzę, bo jak tak na niego patrzę, to mi się chce śmiać, ale nie wiem, czy dlatego, że on faktycznie jakimś sobie mnie bawi, czy po prostu z politowania. No co, kocie? Co mnie filujesz?
Analizujesz mnie tymi swoimi oczami. Dobra, ale jeszcze ta kronika, którą niestety mi przerwało po wskoczeniu tutaj. To już jest która? Szósta? Ja. 30 kronik. 30? Nie, 24 są. Szkoda, że są tak krótkie te nagrania tego całego Arkama. Zresztą nie, czy to jest Arkam? W sensie, bo to się nazywa Kronika Arkam, ale nie bardzo wiem, jak traktować tego gościa, który... który tu nagrywa. A weź się odwróć. Już myślałem, że tak lekko się odwróci i zobaczę, jak mu znów na niego naskakuje, ale niestety nie. Z twojej strony. O, modyfikacja dla batarangu dźwiękowego. Okej. Okay. Nie powiem, Jokuś, miło z twojej strony, ale nawet jakby się spodziewali, że przyjdę, no to co potem, jak i tak ich rozwalę. Dobra. Zaraz pogadam jeszcze z ziomkami, tylko jestem ciekaw, czy nie chowa się to jakieś trofeum. No, niestety nie. Taśma może w sumie jakoś na półce? Nie, zresztą jak taśma była tak blisko, to... Wątpię, że się, no dosłownie jedna taśma była tam, to raczej zaraz obok jej nie będzie. Znaczy nie, jej, nie będzie kolejnej. Pogadamy? A ty? A ty nie chcesz pogadać, dobra. Records office. Czyli... pokój z nagrywaniem, czy archiwum? Nie bardzo wiem, jak to rozumieć. W ogóle to mnie jeszcze ciekawi, bo już to już jest druga taka ściana. Na którą nie nałożę żelu, bo żel muszę nałożyć, no, tak jak stoję. Co z tego, że tak naprawdę jakby, że mógłby się równie dobrze po prostu wziąć, podskoczyć, złapać tego i na spokojnie jedną ręką to tak nałożyć. Nawet choćby tak leciutko od spodu i pewnie by, i to by pewnie wystarczyło, żeby przejść. A jest, faktycznie, elektrycznie otwierane. Dobra, no to już mam odpowiedź na to, z czego to jest. I, o, jest łowca. Do her work. I ain't talking. Period. You want
No musiałeś, typie! Miałeś tak idealnie zawrócić i wpaść prosto pode mnie. No... Ten jest niestety ciupkę za daleko. No co za gość. No patrzcie go, jak na zawołanie może ten akurat podejdzie. Nią. Cyk. Go. Tego. A, tego tak nie zdejmę. To jest pytanie. Uda się? Coś, no, na pewno jednego uda się zdjąć, zanim ta obroża zaalarmuje pozostałych. Dobra, nie, nie, nie ma sensu. To po prostu zesranie w ich głosach jest tak cudowne. Ile? No, około 120-130 uderzeń na minutę. A jest tylko, i gość jest tego zdenerwowany. To mam pytanie. Ile gościu... O, już ma ile? 150 uderzeń na minutę, jest przerażony. Nie ma kto ci pomóc, kolego. Widzicie, słyszeliście to? On się prawie popłakał. Ja nie wiem, czy to zamierzam jakiegoś socjopatę, że ja po prostu lubię, że to przerażenie w ich głosach sprawia mi przyjemność? Ja autentycznie, ja nie jestem rąbnięty na łeb, ale... Nie umiem sobie odmówić po prostu tego nigdy. W sensie ty... W sensie to... Nie powiem, mi to nie sprawia przyjemność po prostu to, jak bardzo... W sensie, jak zajebiście udaje mi się ogrywać tych ludzi, nie? Ale to po prostu, ale po prostu też pokazuje to, jak takie szybkie zdejmowanie przeciwników po cichu, co warte zaznaczenia, przez Batmana, to wpływa po prostu na... Kurde. Dobra, spoko, biorę tylko sobie taką ozdobę na biurko. Ten. No jak wpływa to na ich zachowanie, ale po prostu ten gość był teraz cudowny. Po prostu... wyskoczyłem mu tak nagle, nie? Czy wyskoczyłem, no po prostu zauważył, nie? Takie... Nie! Zostaw mnie! Potem idzie i... Gdzie on zniknął? Ale koleś się autentycznie prawie pod siebie zesrał. Kurde, daj mi to wyłączyć. O, sam wyłączył. Trochę mnie zabawi teraz to pytanie. Kiedy to było? No, 20 minut może więcej. Czemu te notatki są takie ważne? Bo Joker ich chce, dlatego są ważne. No typie! To pytanie nie wymagało odpowiedzi. Jeśli Joker czegoś chce, to w 90% przypadków nie możesz mu tego dać. Ale jeśli będzie chciał Harley... No to lepiej mu ją dać.
podziękuję, wiesz? Nie będę ci forów dawał. Okej. Insane. To uciszyć. To jest chyba to z zagadki? Amadeus Arkham założył zakład dla obłąkanych przestępców imię Elizabeth Arkham na cześć swojej matki, którą zabił w drodze eutanazji. W sensie jak eutanazji, to nie wiem, czy on zabił, ale dobra. Zakład wzniesiono na terenie historycznej rezydencji rodu na przedmieściach Gotham. Na przedmieściach Gotham? To jest cholerna wyspa, a nie przedmieścia. Amadeus osobiście prowadził leczenie pierwszego pacjenta Martina, szalonego psa Hawkinsa. Szalonego psa, czyli Mad Doga, chyba. Który zabił jego żonę i córkę. Po przepisaniu Hawkinsowi śmiertelnej dawki elektrowstrząsów, Amadeus popadł w obłęd i sam stał się pacjentem zakładu. No, nie każdy potrafi wytrzymać zabójstwo. Dziedzic wyspy i rodu Arkham, cierpiący na halucynacje i schizofrenię, szalony psychiatra, potem... A szanowany! Szanowany psychiatra, który potem popadł w obłęd. Wiecie w ogóle, co się mówi o zabijaniu? To jest taka trochę parafraza, nie? Dwóch przysłów. Czy tak dwóch tekstów. Niby łatwo jest umrzeć, a ciężko jest żyć. I to jest prawda, bo umrzeć można naprawdę łatwo. Ale jeśli chodzi o zabijanie, tak jak niektórzy myślą, no jak on mógł to zrobić? Jak się tak może, dlaczego? Przecież to naprawdę, wiecie co jest problemem, jeśli zabijecie kogoś? Nawet przypadkowo, trofeum, w sumie spodziewałem się tego nawet, nawet przypadkowo, zabić jest łatwo. Autentycznie. Można nie mieć na to przez, powiedzmy, jakiś krótki czas psychy. Dobra. Może uda mi się dokończyć w końcu to zdanie. Pyk. I tak, naprawdę, można nie mieć psychy, ani nic, ale zabić jest naprawdę bardzo łatwo. Tylko, że problem i tego, jeśli zabijecie, to problem jest to, że... Już mówię chyba czwarty raz z rzędu. Zabić jest banalnie łatwo. Gorzej jest z tym żyć. Jakaś taśma może? Bo nie każdy ma psychę. Ra's al Ghul. Ej, on ten miecz trochę inaczej ten... miał. Ten Ghul mnie trochę na, z dużej litery, nie? Na... kierował. Dobra. To co już? 43 minuty audio plus jeszcze te puszczone wam... Trafisz? Dobra, dawaj. Plus puszczone jeszcze wam te dwie taśmy, no to już będą się powoli kończyć. Ale ja jeszcze tam przejdę do środka i ogarnę. Skąd tu się wzięły liście? Pajęczyny to wiadomo, pająki. Zdechłe szczury. Ciekawe. Ale skąd tu się wzięły liście?
w ogóle po co taki kanał wentylacyjny? Dobra, to... A, już myślałem, że do zagadki będzie przejście. Może do zagadki, do trofeum człowieka zagadki. Fajna maska. Znajdź ślad dr. Young. Może odciski palców? Yep. Bomba pełna marcepanu i kotków. Czarna maska? Ja. Roman Sionis. Wiesz, co jest zabawne w tej masce? Jeśli zatrzymaliście historię, to chyba będzie to tam napisane. Ale on tak długo nosił czarną maskę, że jego twarz jakby, powiedzmy, odbiła. W sensie sylwetka, powiedzmy, jego twarzy odbiła się na tym. Przez to, że on to nosi. I jego nawet jakby zdjął tę maskę, to wyglądałby, jakby dalej ją miał. No nie dacie się pożegnać nawet z widzami, no ludzie. O, bardzo ładnie, szybko został zdjęty. Hono. I... Był łokieć? Nie, mało chciałem, elo. Dobra, już? Dobra. No, to tym... Takim nawet optymistycznym akcentem dla mnie, nie dla nich. Oni mają połamane kilkanaście kości. No przynajmniej ten. Tamten. No i ten tutaj chyba też. Tak więc tym mam chyba pozytywnym akcentem. Kończę ten odcinek, a śladem dr. Young, który prowadzi mnie gdzieś tam, będę kierował się dopiero w następnym odcinku. Tak więc żegnam się z wami i serdecznie do tegoż odcinka zapraszam. Na razie.